Siema, z tej strony Domanu, a dzisiaj zamkniemy temat dotyczący kwestii Optimusów, Icon Swaps 2 i wszystkiego tego, co obecnie dzieje się z ikonami. Generalnie, gdyby gracze byli zadowoleni z tego, jak EA wykorzystuje potencjał drzemiący w kartach ikon, to raczej otwieralibyśmy dopiero jeden z wielu wspaniałych wątków. Ale niefortunnie sprawy potoczyły się nieco inaczej i zamiast tego spojrzymy na cały temat z zupełnie innej, mniej przyjaznej dla nas perspektywy. Lecz wcześniej, będąc na wstępie, pragnę jeszcze przypomnieć, że kod Kartomania cały czas daje 5% zniżki na wszystkie produkty Diablo Chairs, a w przedsprzedaży dostępny jest już inspirowany wirtualną rzeczywistością fotel gamingowy Diablo X1 Craft. Model ten spełnia najwyższe standardy wykonania i zapewnia bezpieczeństwo oraz komfort, co potwierdza certyfikat wytrzymałości Bifma. Oczywiście ten fotel to tylko część oferty Diablo, w której znajdują się także chociażby biurka gamingowe, długopisy, opaski na rękę czy czapki. Link do pełnej specyfikacji fotela Diablo X1 Craft znajduje się w komentarzu, a to co z kolei obecnie znajduje się w grze i co EA wypuściło w ubiegły piątek, to raptem część oferty, jaką niosą ze sobą karty Historie Ikon, tylko że, no właśnie, niestety patrząc na to, co dzieje się z tymi ikonami, wychodzi na to, że w jakim stopniu mi i Maćkowi niestety udało się przewidzieć przyszłość. Przede wszystkim niestety to, o czym mówiłem 2 tygodnie temu, się potwierdza, bo jej cały czas realizuje to, co zostało powiedziane jeszcze przed premierą FIFA 21, czyli że to będzie najbardziej wyniszczona gra wysoko ocenionymi kartami specjalnymi w całej historii. No i to się faktycznie dzieje na naszych oczach, tylko że ikony niestety wcale nie dotrzymują tempa reszcie kart, bowiem zdecydowana większość z nich prezentuje się póki co słabiej niż nawet FIFA 20. To znaczy, postawmy sprawę jasno. W FIFA 20 karty Optimus już jakieś 3 miesiące po ich premierze stały się mało grywalne w natłoku innych kart specjalnych, no a pod koniec gry użytecznych Optimusów mieliśmy raptem kilkanaście i zaliczały się do nich absolutnie najdroższe karty jak Ronaldo, Vieira, Hulit, Eusebio czy Cruyff. Natomiast cała reszta zawodników stała się po prostu bezużyteczna w grze, w której za darmo mogliśmy zdobyć chociażby taką kartę. To był jasny sygnał, że ikony nie dorównały kroku reszcie kart specjalnych. A tymczasem w FIFA 21, ku naszemu zaskoczeniu, Optimusy stały się jeszcze słabsze w porównaniu do 20. Nie chodzi już o to, że taki Cruyff ma niższy overall, no bo on i tak będzie akurat grywalny, ale patrząc na takiego Laudrupa, Baggio, Kluiverta i tak dalej, no te karty mają nie tylko słabsze statystyki, ale także wewnątrz gry prezentują niższy poziom niż jeszcze w ubiegłym sezonie. Ogólnie sprawa zabawnie wygląda już w temacie samego tempa. W grze mamy obecnie wielu piłkarzy jak Hernandez, Hakimi, Fati czy Saka, którzy prezentują niesamowity pace i którym nie dorównuje zdecydowana większość ikon. No a fakt, że Hierro, Nesta czy Puyol nie mają na swych najlepszych kartach nawet 80 tempa, jest już całkiem zabawny, no bo jaki użytek zrobimy z mierzącego 178 cm i mającego 75 pace'a Puyola w grze, w której gracze chętnie używają szybkich bocznych obrońców, stawiając ich w roli tych środkowych. Taka karta nie da nam po prostu tej samej jakości, co chociażby będący w podobnej cenie Rafael Varane Road to the Final. Zresztą niektórych oburza samo postawienie sprawy w ten sposób, że większą, użyteczniejszą gwiazdą w FIFA 21 jest Fati, który otrzymał niesamowitą kartę za to, że jest młody i perspektywiczny, niż Carles Puyol, który swą kartę otrzymał za niesamowity całokształt kariery. No przecież warto też zwrócić uwagę, że my jesteśmy cały czas jeszcze na etapie lutego i już teraz te ikony nie wnoszą do gry niczego nadzwyczajnego poza wygórowaną ceną. Więc idąc dalej, warto zapytać tak, także jaki użytek będzie z tych ikon za chociażby kilka miesięcy. No, to już chyba każdy odpowie sobie we własnym zakresie. Oczywiście od tego wszystkiego są wyjątki, bo chociażby Patrick Vieira otrzymał swą najlepszą kartę w historii Ultimate Team, tylko że ta karta kosztuje ponad 10 milionów, więc nie trudno się domyślić, jaki odsetek graczy będzie mógł pozwolić sobie na realne kupno Francuza, no bo nawet jeśli ktoś ma 10 czy 12 milionów na koncie, nie wyda ich oczywiście na Vierę, by obok niego grać co najwyżej zwykłym Varanem i Mendim, więc nie ulega wątpliwości, że te najlepsze ikony i tak używane będą przede wszystkim przez osoby, które trafią je przypadkowo w jakichś niewymiennych paczkach, co po prostu sprawia, że potwierdza się to, o czym mówiłem na filmiku 2 tygodnie temu, czyli że nasz wybór jest regularnie ograniczany przez EA i coraz częściej to nie my decydujemy o tym, czym gramy, tylko gramy tym, co podeśle nam właśnie EA. No a gdyby ktoś myślał, że jest jednak inaczej, wystarczy, że spojrzy sobie na drugą turę
Czesławów, po której, delikatnie mówiąc, troszeczkę pojechaliście na naszych grupach, ale trudno, żeby było inaczej. Jeszcze rok temu w Słapach każdy gracz mógł wybrać spośród 21 kart ikon, no a teraz już lada moment w FIFA 21 pojawią się 404 karty 101 legend, a my w Icon Swaps dostajemy do wyboru 6 z nich. No, to przecież nie wymaga szerszego komentarza. Jeszcze w FIFA 20 wybór był na tyle szeroki, że specjalnie dla was pytałem o zdanie co do wyboru ikon różnych prograczy z polskiej sceny FIFA, no bo tam naprawdę było się nad czym zastanowić i w czym wybierać. No a teraz większość z was i ja także bez namysłu sięgniemy po rozmaite paczki i zgarniemy to, co podsunie nam w nich EA, czyli jest to dalsze promowanie czynności hazardowych i dalsze ograniczanie naszego wyboru co do tego, czym będziemy grać, a także oczywiście dalsze przyzwyczajanie graczy, że jedynym wyborem są paczki. No a jeśli paczki, to oczywiście najlepiej za FIFA Points. No ale cóż, takim akcentem zbliżamy się do końca dzisiejszego materiału. Szczerze mówiąc, miałem nadzieję, że po ogłoszeniu drugiej tury swapów i samych Optimusów będę mógł nagrać pełno filmików o tym, że jakie to wszystko jest dobre, a ten to taki, a tamten to taki i tak dalej, i tak dalej, a ostatecznie jest jak jest. Oczywiście postaram się przetestować najciekawsze Optimusy, ale te karty dla większości z nas będą traktowane raczej jako ciekawostki, które pojawiły się w grze. Co jasne, nie do końca tyczy się to tych osób, które w randomowej paczce trafią niewymiennego Nazario, Eusebio, Julita czy Wierę, ale myślę, że takich graczy jednak nie będzie zbyt wielu. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!